Hej kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu z podróży. My jesteśmy na Santorini i właśnie idziemy sobie na mały spacer. Idziemy do piekarni, idziemy na plażę i to jest już nasz właściwie czwarty dzień. Trzy dni postawiłam na odpoczynek, także postanowiłam, że nie będę nagrywać, tylko faktycznie udało mi się przez te trzy dni nic nie robić i odpoczywać. A dzisiaj postanowiłam już tak w połowie wyjazdu, jak już też troszeczkę mój głos doszedł do siebie, bo niestety przyleciałam na Santorini chora, ponieważ przeziębiłam się kilka dni przed wylotem. Przyjechałam zasmarkana, zakatarzona i miałam kaszel, także już to powietrze mi sprzyja i troszeczkę wyzdrowiałam, także pomyślałam sobie, że nie zaszkodzi nagrać krótkiego vloga. Wiem, że część z Was je lubi, także mam nadzieję, że Wam się spodoba ten materiał, który dla Was przygotuję. Jesteśmy na Santorini i tym razem wybraliśmy południową część wyspy. Jesteśmy w miejscowości Perisa. 3 lata temu byliśmy w Ia, także takie bardziej turystyczne miasto, a tym razem postanowiliśmy troszkę postawić na taki kurort. A z tyłu za nami tam góra, która przedziela miejscowość właśnie Perisa, w której jesteśmy, i z drugiej strony jest Kamari i tam jest też blisko lotnisko, no i my mieszkamy tam gdzieś obok u góry, także później Wam pokażę hotel. No i cóż, idziemy sobie, Stelcia też idzie grzecznie. Gdzie idziesz? Gdzie idzie piesek? Byliśmy właśnie w piekarni i mamy tutaj greckie zbrodnie, ale greckie zbrodnie pszenne są zawsze najlepsze, chociaż na co dzień nie jemy bułek, to tutaj jakoś się oprzeć nie mogę. Teraz zmierzamy właśnie na plażę. Z głównej ulicy jest tutaj bardzo blisko na plażę, jest dużo wejść, dużo barów przy plaży. I nie wiem jak w sezonie, ale jak się weźmie coś do picia, to leżaki przy barach są za darmo, więc to jest spoko, bo w sumie zawsze 20-25 euro taki komplet, dwa leżaki i parasol kosztuje. Stelcia, gdzie idziesz? Stella? Zobaczcie, jaka piękna pogoda dzisiaj. Bezchmurne niebo. Także idealna pogoda na plażowanie. Nasza znajoma. Przyjechaliśmy właśnie do Pyrgos, czyli najwyżej położonej wioseczki na Santorini, i idziemy do góry. Tutaj do góry prowadzą schody, u góry jest kościółek i też oczywiście ładne uliczki jak wszędzie na Santorini. Przyciąga turystów przez to, że jest właśnie położona najwyżej na Santorini, także zobaczymy, czy przyjazd tutaj był tego warty, przynajmniej parking był darmowy. Thank you.
właśnie na samą górę, skąd roztacza się przepiękny widok na całą wyspę. Tutaj za mną z tyłu jest Fira, a tam w oddali widać Ia. A wioseczka? Jak wioseczka? Ładna. Biedny. Nie bój się, Kiciu. Chodź teraz. Usiedliśmy właśnie w kawiarni na górze. Wzięłam sobie Freddo cappuccino. Jedynie 5,50 euro. Taniocha. A w ogóle nie ma tu takich kaw, jak były kiedyś, takich za 1 euro, takich na ulicy. Chyba trzeba było po prostu, do cukierni po prostu wejść i tam robią taką identyczną za 1 albo 1,5 euro. No tak, bo myśmy zawsze brali mrożoną. No to właśnie to jest ta sama mrożona. No, ale tu wszędzie się wystaje, smakuje tak samo. Dobre te. Bo tak kosztuje 5,50. Na zdrówko. I pojechaliśmy trochę dalej w stronę Ia za Firą do miejscowości, w której nie byliśmy 3 lata temu. I nazywa się ona Imerovigili albo Imerovigli, coś w tym stylu. Nie wiem. Próbowałam znaleźć tłumaczu, żeby poprawnie wymówić tę nazwę, ale niestety internet na Santorini działa tak, że raz działa, raz nie działa, działa jak natura chciała. Także niestety ciężko to sprawdzić. Jest to miejscowość, która jest ulokowana właśnie pomiędzy Ia a Firą, a stolicą. I zobaczymy, czy faktycznie też jest tutaj tak pięknie. Na pewno są same luksusowe hotele, jakieś wille. A czy jest tak ładnie? No to zaraz się pokaże. Dosyć stromo pod górę. My zaparkowaliśmy tam na samym dole, bo bałam się, że nie będzie miejsca, ale idziemy. Stella! Ja Portugalii mam. Stelcia! I dotarliśmy chyba na miejsce. Oczywiście na żywo to wygląda spektakularnie, ale w kamerze jak zwykle widok się nieco zjada. O, nawet tam są ludzie na tej skale. I zobaczcie, jak to wygląda. Tam oczywiście hotele z jacuzzi, z basenami. Powiedziałam sobie, że kiedyś może pojadę do takiego hotelu. Chociaż powiem wam, że jak sprawdzałam, to kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy za noc, także cena na razie poza moim budżetem.
Hej kochani, witajcie w kolejnym dniu. My właśnie jedziemy autobusem do Fliry. Stwierdziliśmy, że nie będziemy wynajmować samochodu, bo koszt wyszedł dosyć duży, a ponieważ te czasy wakacje były nastawione i tak na odpoczynek, to właściwie 4 dni nic nie robiłam, nic nie nagrywałam. Dzisiaj jest taki drugi dzień, gdzie coś dla Was nagrywam. Pogoda jest troszeczkę gorsza. Może nie jest zła, bo jest pochmurno i tak jest bardzo ciepło i postanowiliśmy się wybrać właśnie do Fliry na wycieczkę. Już tam byliśmy kilka lat temu, także mam nadzieję, że uda mi się uchwycić jakieś fajne ujęcia i pokazać Wam co nieco z tej miejscowości. Jak widzicie, Stelcia śpi. Na razie jeszcze Pan nie kasować biletów, więc nie wiem, czy jedzie za darmo, czy nie. Także powiem Wam później, ale nie było żadnego problemu, żeby z nami wsiadł do autobusu na rękach. Także super. No wiadomo, jest mały piesek, gdyby to był Wilczuk, to pewnie byłby większy problem, a tak na rączkach nie ma problemu. Autobus przyjechał o dziwo punktualnie, o 11.40, także jedziemy punktualnie. No i ma jechać pół godziny, a bilet kosztuje dla osoby dorosłej 2,20 euro. Także nie wrócę do Was z informacją, czy za psa też musiałam płacić, czy nie. Fredo cappuccino? Fredo cappuccino sugar? No, sugar.
A ty? And one draft beer, large. Thank you. Właśnie zjechaliśmy kolejką na dół. Tak się strasznie bałam, a w ogóle nie wiało. Ostatnio jak byliśmy 3 lata temu na Santorini, to nie udało nam się właśnie zjechać tymi wagonikami, bo strasznie wiało i była kolejka zamknięta, a dzisiaj się udało, więc bardzo się cieszę. A bilet kosztował od osoby 6 euro, ale trwało to bardzo krótko, jakieś 20 sekund chyba ten zjazd na dół, więc dosyć drogi, bo w sumie 12 euro za dwie osoby. Z pieskiem też nie było problemu, a ta Stelcia teraz poszła sobie, słuchajcie, w kimono. Także śpi. Jedna się zmęczyła. Chyba się lubi. Ale tak jest dzielna. Zamówiliśmy sobie kawę. A coś jak usuwasz? Ja jest robię. Ja jest robisz. Zamówiliśmy kawę i piwo. I będziemy sobie pić z takim widoczkiem. Zaraz wam pokażę jakim. Jesteśmy na dole w porcie, w Firze. Tutaj przypływają wszystkie statki do tego portu. Z całej wyspy gdzieś tam dookoła i z innych wysp też dookoła. Tutaj sumują i można stąd z dołu właśnie tą kolejką albo na pieszo, bo też są schody, dostać się do góry, albo na osiołku, czego oczywiście nie rekomenduję. Właśnie na śniadanie. W Polsce raczej śniadanie nie jemy, ale tutaj chodzimy, bo moi rodzice chodzą, więc idziemy razem z nimi. Nie mamy śniadania w cenie, więc dlatego idziemy na śniadanie, wypić kawkę. Śniadanie jest fajne, greckie, także zaraz wam pokażę, co tutaj podają. Stella. Słona woda, słona kawa. Dzisiaj na śniadaniu dużo ludzi od rana i nie ma za dużo rzeczy. Wszyscy wszystko zjedli. Jak zwykle pomidorki. Chociaż jak na greckie pomidory, to te akurat nie są jakieś najpyszniejsze. Ser feta codziennie jem, bo lubię. Fajnie, bo śniadanie jest takie właśnie greckie, więc są greckie przysmaki. Jest ten gołąbek saganaki. Takie tradycyjne pieczywko greckie z serkiem i coś z ciasta filo chyba i jogurt grecki z domową konfiturą, także śniadanko jest ogólnie bardzo dobra. No i właśnie zwiała serwetka. Thank you.
wynajęliśmy samochód i przyjechaliśmy właśnie do IA i usiedliśmy sobie na kolacji, a właściwie taki obiad o kolacji. Byliśmy w tym miejscu już 3 lata temu na takim bardzo, bardzo dobrym kebabie. Także zaraz Wam pokażę, co będziemy jeść, a później idziemy oczywiście gdzieś porobić jakieś zdjęcia, coś ponagrywać, może coś kupić i może uda się załapać na zachód słońca, o ile słońce nie zajdzie, zanim zjemy. Wróciliśmy właśnie do hotelu i słuchajcie, w IA było tyle ludzi, że to jakiś koszmar, nie dało się w ogóle przejść, strasznie dużo. Jak byliśmy 3 lata temu w czerwcu, nie pamiętam, że było tyle ludzi, żeby był taki ścisk, naprawdę ciężko się chodziło, więc cały czas trzymałam Stelcie na rękach, cały czas się wyrywała, bo oczywiście chciała iść. Ona jak chce iść na nogach sama i jak niosłam na rękach, to no tak, zgadzasz się ze mną. Jak chcę iść o własnych łapach, to strasznie się wyrywa, więc musiałam trzymać psa. Nagrywać się prawie w ogóle nie dało, gadać tym bardziej, także w sumie byliśmy tam tylko zjeść. Chwilę pospacerowaliśmy i po prostu pojechaliśmy stamtąd, bo już się ściemniło. I też przez to, że było tyle ludzi, to w ogóle ciężko było się topać, żeby zrobić jakieś zdjęcia. Stelunia, jak widzicie, zmęczona. Już ma dość. Piesek. Stelcia. Obraziła się, że w oj nie mogłaś tyle chodzić. Także widzicie, nawet pies wykończony ruchem i tłokiem patrzy się na mnie i idzie spać i mówi do mnie, że też mam już iść spać.